Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam Cię w kolejnym odcinku z kariery menadżera PAFC 24. No słuchajcie, kolejny mecz, mamy mecz reprezentacji. No jestem ciekaw, jak tutaj... Jezus, czekajcie, bo mi się kable poplątały. Nieprzygotowany do nagrywania w ogóle. Kolejny mecz jest meczem reprezentacji. No i widzę, że tutaj nam podstawiło jakiś skład, który żeśmy tam wyłonili wcześniej na zasadzie zamianek. Szymański widzę już zmęczony na ławie. No ej, no nie wygląda to źle. Krychowiaka mamy 70... Krychowiak ma 72 overalla. Ajajaj. No dobra, ale coś tam z niego wymodzimy, nie? Drągowskiego chciałem zobaczyć na bramce. Ale może Bułkę byśmy wrzucili? Trzeba się zastanowić. W ogóle Lewego też wzięliśmy, więc może byśmy go w sobie wrzucili w sumie. Zamiast kogo? Zamiast Świdera sobie wrzucimy go na ławę. Tak sobie myślę. I słuchajcie, jeszcze przypominam tylko dla tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału Gry w QFC, żeby to zrobili, bo trzeci sezon kariery menadżera będzie właśnie tam, więc no, najwyższa pora. A tymczasem wracamy. Dobra, słuchajcie. Bednarka, myślę, Bednarek Dawidowicz. Poczekajcie. O, w ogóle Dawidowicz, jakie tema, jakie style gry. Wow, ej, nie spodziewałem się. Piątkowski widzę, że też obiecujący pod względem styli gry. Ale zobaczmy sobie tak. Od Bednarka jest szybszy, ma lepsze strzały, lepsze podania, lepszy dribbling i lepszy, jest lepiej przygotowany fizycznie w ogóle, ale słabszy trochę w obronie. Ale umówmy się, to są tylko dwa punkty. Słabszą nogę ma dużo lepszą. Sztuczki to samo. Ej, fizycznie to go gniecie. Umiejętnościami go gniecie. To ja nie wiem, co ten Bednarek tam robi, tak szczerze mówiąc. Karbownik też wygląda całkiem chyba nieźle, co? No od Piątkowskiego jest słabszy na obronie, no, ale on jest skrzydłowym, więc widać, że tutaj nadrabia. A jak Gumny? No jest trochę słabszy od Karbownika. A mamy kogoś lepszego na prawą obronę na przykład, jakbym chciał? Jest Kędziora i jest też Reka. Zobaczmy sobie Kędziorę versus Gumnego. No i Kędziora wypada lepiej, więc sobie go tu przerzucimy. To na pewno. I Wiora można by było w sumie za Dawidowicza wrzucić, tak sobie myślę. Potężne główki, walka w powietrzu. Ślizgi blok. Dobra, to tak zróbmy. A jak ten Żurkowski, czy tam Żulkowski? Jak on wypada? Czy za Modera może? Czy Moder byłby lepszy? No Moder ma lepsze podania. W obronie są tacy sami. Ale słabszą nogę ma dużo lepszą Moder. Więc byśmy go sobie w sumie zostawili tutaj. Nikola Zaleski i Skóraś. Zamieniłbym sobie ich pozycjami na pewno. I tak zastanawiam się jeszcze Kownacki i Buksa. Kownacki i Buksa. Buksę byśmy może ściągnęli na ten mecz, który będzie, i wrzucilibyśmy za niego Milika. I tak myślę, że to jest skład, który chciałbym zobaczyć. Tak myślę, że to jest skład, który, słuchajcie, chciałbym zobaczyć. Zapiszmy sobie go na pewno. Można transfery robić. Ej, to by była w sumie beka, jakbym mógł transfer zrobić do tego, do reprezentacji. Ale przecież to jest absurdalne. Czemu mam w ogóle rynek transferowy, jak... Nie, nie wiem, o co tu chodzi. A, bo to jest jakby pomieszanie z poplątaniem. Jednocześnie widzę dwa zespoły. I reprezentacyjny, i niereprezentacyjny. Nie, nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, czemu to jest w taki sposób zrobione. Kto to tak wymyślił w ogóle? Już powinno być tak, że jak w momencie, w którym jest reprezentacja, to jest jakby... No, nie wiem. No nie wiem, no nie wiem. Bez sensu według mnie, no ale dobra. Mamy... Towarzyski reprezentacji z Meksykiem do zagrania. Więc na pewno sobie sprawdźmy jeszcze strategię zespołu, słuchajcie. Widzę, że tutaj mocna gra skrzydłami wchodzi. A jakbyśmy popróbowali czegoś innego, jakby to wpłynęło na nasz zespół? Na autobus to bez przesady. Gra z kontry, długie piłki. Nie no, laga na Roberta to się nie sprawdzi na pewno. Ej, zastanawiam się nad tą tiki-taką, tak szczerze mówiąc. Bo to by mogło być ciekawe. Bo ta tiki-taka mogłaby być ciekawa. Ta tiki-taka mogłaby być ciekawa. Chciałbym to zobaczyć, jak naszym by szło.
pod takie ustawienie. Może byśmy jeszcze z formacją się pobawili troszeczkę. Ale z drugiej strony 4-4-2 nie wygląda tak źle. Bo i tak potrzebujemy zagrać coś dwoma napastnikami. Ewentualnie jeszcze 4-2-2-2, ale nie wiem. Nie wiem. Jak myślicie, jakie według was powinno być najlepsze ustawienie pod naszą reprezentację? Bo ja bym sobie chętnie coś potestował. I tak się zastanawiam, co by tu dało szansę. A może 4-2-4 byśmy spróbowali? O 4-2-4 tak średnio pod tiki-taka ogólnie. 4-3-3 tutaj widzę, że jest rekomendowane. A zobaczmy to 4-3-3. Tylko wtedy byśmy musieli zrezygnować z dwóch napastników. Ej, spróbujmy to. Spróbujmy to 4-3-3. O, już działa, dobra. Bo widzę, że się coś rozwaliło mi delikatnie. Gra przestała współpracować, słuchajcie. Ale kurna, no ale teraz tak, Milika byśmy nie mogli tutaj zostawić. Chociaż z drugiej strony, why not? Zrobilibyśmy tak, tylko Zalewski... Kurna, Zalewski ze Skurasiem nie są skrzydłowymi, nie? I to jest ten minus. Trzeba by było ich zrzucić w dół, żeby oni na tym nie tracili. No ale to jest bez sensu trochę wtedy, takimi dwoma cofniętymi obrońcami. Kurna, powiem wam, że zastanawiam się, jak to ugryźć dobrze. Na ile jestem w stanie go podnieść, żeby on był dalej... Ej, ale w sumie? To jest dziwne rozwiązanie. Bardziej tak... O, czekajcie, porobimy jeszcze małe te... Małe zmianki tutaj na obronie. To jest dziwne rozwiązanie. Ale to rozwiązanie nie jest złe. Jakbyśmy w ogóle coś takiego zrobili. Ja nie wiem, jaka to by wyszła formacja wtedy. Ale wydaje mi się, że to może być ciekawe rozwiązanie na naszą reprezentację. Zróbmy sobie tak na test, no bo to i tak mecz z tymi, z Meksykiem, umówmy się, nie musimy go wygrywać, ale dobrze by było, nie? Dobrze by było. Prognozy nie są obiecujące, no ja wiem. Mejbriego na wypożyczenie, dobra. Mejbriego na wypożyczenie, słuchajcie, to trzeba wynegocjować, tak żeby oni płacili większość tej pensji. Na roczne wypożyczenie, na dwuletnie. No bo dobra, na roczne, no. Pensja. O nie, nie, panie kolego, to nie ma opcji. To my możemy zapłacić maksymalnie 20% tej pensji. I wtedy sobie go bierzcie. 50 na 50? No kurwa, bez przesady. 30. 40. 30. Jeszcze raz, twardo. Przykro mi, ale te oczekiwania są dla nas nie do zaakceptowania. Kurwa! Niedobrze. A już było tak blisko, żeby go wzięli ze w pizdu. Mecz towarzyski reprezentacji. O kurna, jakie tu te wstępniaki. Jestem w szoku. Jimenez, Atunia. O, witamy Atunie. No, był u nas jeszcze nie tak dawno. Vasquez, Artega, Angulo. On też był u nas. Znaczy on jest u nas w zasadzie. No dobra, sesji treningowej nie robimy. Tiki-takę będziemy testować. Tylko byśmy sobie jeszcze może zmienili ciuszki, co? Może w czerwonych byśmy zagrali. A, tylko... Kurna, nie będziemy się... Dobra, niech będzie tak jak jest już jednak. Chciałem, że to troszeczkę lepiej będzie wyglądać. No ale dobra. Huch, moi drodzy. Huch, lecimy z nimi. Lecimy z nimi. Nie ma to tamto. Lecimy z nim. Jestem ciekaw. Jestem naprawdę ciekaw, co tu się wydarzy w tym meczu, nie? Dzisiejsze spotkanie. Tak bardzo wyczekiwane przez kibiców. Nie ma to jak w końcu rozsiąść się przed telewizorem lub zająć... Jestem naprawdę ciekaw, co tutaj się wydarzy. A tymczasem, moi drodzy, zaczynamy mecz reprezentacji towarzyski. Polska versus Meksyk. No i mamy Romo. Torres. Oj, zaczyna się z wysokiego C. Torres. No tu widzę, że Milik próbował go zatrzymać, ale nic z tego. Jeszcze do boku, do Atuni. Atunia, no ale jest tu karbownik. Dobrze. Brawo, 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 na spokojnie, Skuraś. Jeszcze drybluje, o, ależ głupia strata. Ale jest tutaj Skuraś.
odrabia swój błąd. Skóraś i wychodzimy z kontratakiem teraz. Skóraś. No, podaj. Dobre podanie do Arka Milika. Arek Milik wbiega w szesnastkę, będzie strzelał Milik i mamy 1-0. Ależ rozpoczęcie tego meczu towarzyskiego. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Dobrze, Arek, brawo. O to właśnie chodzi. No jak na razie ten ustawienie się naprawdę spisuje, ale zobaczymy jak to będzie, wiecie, w jakichś takich mocniejszych meczach, bo to też jest różnica, z kim gramy. Oj, Torres, ale tu wejście, Jimenez, jeszcze do Romo, Romo, odegranie do Wegi, Vega, ale całe szczęście był tu Kiwior, jeszcze Piątkowski teraz przy piłce, Kędziora, Kędziora, on nie ma za bardzo z kim zagrać, no, Kędziora, dobrze, na spokojnie, Zalewski z Zielińskim, Zieliński, jeszcze drybluje, dobrze, do Zalewskiego. Zalewski, tu kiwa. On nie ma za bardzo z kim zagrać, ale jest tu Zieliński. Zieliński, odegranie do środka, do Milika. Milik strzela z fałsza, ale Sisniega to broni. Jeszcze Skóraś, wrzutka na Milika. Milik głową, ale nie trafia. Ajajaj. Ajajaj. Holender, no. A tak dobrze było. A tak dobrze, bo może byśmy Milika wykupili swoją drogą na sam koniec tego sezonu do nas. To by było ciekawe dość. Ciekawe, ile by za Milika chcieli swoją drogą. O, to jest plan. Ole, mamy rzut wolny. 30 metrów. No trochę daleko, ale Zieliński może jakby mocno przywalił. Tak patrzę jeszcze, kto... Milik ma mocniejszy strzał. Spróbujmy Milikiem. Milik, 30 metrów. No 30 metrów to jest... No ogromne, ogromne, ogromny wysiłek, ale próbujemy. Milik, strzał na bramkę, Milik! Puszczam od bramki. Kto by przypuszczał, że to będzie strzał? Na pewno było... O ile się pomyliłem? Aj, trochę się pomyliłem. O jakiś metr w prawo. O jakiś metr w prawo, słuchajcie. I to miałoby szansę siąść. Szkoda, szkoda. Szkoda, taka zmarnowana okazja. A teraz Kiwior, głową, dobrze. No ale tu nikt nie zabezpieczał. Jeszcze Romo z Herrerą. Herrera do Angulo, Angulo. Do boku, do Vasqueza. Vasquez, jest tu Milik, ale nie zdążył. Jeszcze Romo. Romo do Artegi, Artega. Artega, ale Zalewski tutaj dobrze. No jeszcze strata Zalewskiego niestety. Oj, 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 podanie do Wegi. Vega wrzuca, ale Kiwior jest tutaj na stanowisku. Prawidłowo, dobrze, Moder. Z Zalewskim, Zalewski. Zalewski, będzie kontynuował ten kontratak. Zalewski, wrzuta tam do Milika. Milik, jeszcze odegranie do Zielińskiego. Zieliński strzał i mamy 2-0. Oj, oj, oj. Ale Zielu to ładnie rozegrał. No, i to mi się podoba. O to właśnie, słuchajcie, chodzi. O to chodzi. Ależ ładnie to zapakował z 18 metrów. No, oby nam tak dobrze szło. Ale naprawdę ta tiki-taka się kurna sprawdza. Ta tiki-taka, plus to ustawienie, to się naprawdę sprawdza dla naszej reprezentacji. Ja jestem, wręcz powiedziałbym, że w szoku. No, Gryfciu na tego, na selekcjonera. Nie, no oczywiście żartuję, nie nadaje się. Ale no... Marzenia, dobra rzecz. Dobra, Kędziora. Na całe szczęście opanował tą sytuację. A teraz mamy kontratak. Jeszcze Zalewski. Zalewski, on musi mieć z kim zagrywać. Odgrywa do Zielińskiego. Zieliński na boku boiska. Zieliński. Przerzutka do Arka Milika. Arek Milik. No i beznadziejne to zagranie. No beznadziejne. Mógł troszeczkę mocniej. I wtedy byłyby większe szanse. Jeszcze Atunia. Atunia do Angulo. Angulo jeszcze do tyłu. No, do Giorgie. Giorgie. Z Atunią, Atunia z Angulo jeszcze. No dobrze, Karbownik. No ale tu koniec pierwszej połowy. Dobra, myślałem, że faul tam był. Dobrze, dobrze panowie, brawo, brawo. O to właśnie chodzi. Tak powinniśmy grać ten mecz. No i teraz tak, Zielińskiego możemy zamienić za Szymańskiego. Niech sobie chłopak pogra trochę. Frankowski, tak sobie myślę. Mógłby wejść w sumie. Ale pytanie, czy jest sens. Pytanie, czy jest sens. O. Brakuje mi kogoś na pomoc. Brakuje mi tu jakiegoś pomocnika w rezerwie. Tu by trzeba było zmianę zarządzić. Bo za dużo mam napastników. Mam trzech napastników na jedną pozycję.
To jest bez sensu, ale za Milika wpuścimy sobie Lewandowskiego. Niech się popisze, bo ostatnio ma trochę lepszą serię, ale nadal to nie jest to, co było, nie? Nadal jest drewniak, ale już nie aż tak bardzo. Dobrze, a tymczasem zaczynamy drugą połowę. Żurkowski do Karbownika, Karbownik! No co on tu próbował zrobić, nie wiem, ale no wykonanie zostawia wiele do życzenia. Jeszcze Skóraś. No odegranie całkiem niezłe, ale niestety nie dochodzi. Jeszcze Żorzie. Żorzie do środka, do Jimeneza. Jimenez! Ależ odegranie złego, mimo mamy 2-1! Oj, oj, oj! No, niebezpiecznie było, no i się skończyło, kurna. No i się skończyło, no Drągowski bez szans w tej sytuacji. A szkoda. Ja tylko lewego wpuściłem od razu, przegrywamy. Od razu kontaktówka jest. Karbownik, ale Jorge mu tam wjechał. Oj, oj, oj. No, musi uważać trochę, Żurkowski. Dobrze, do Karbownika, Karbownik! No i znowu ten Giorgi, no. Czy tam Jorge, w sumie nie wiem jak to się czyta. Atunia tymczasem, jest kontratak. Atunia w pole karne, dobrze Kiwior, brawo. Brawo Kiwior, dobrze, dobrze. Karbownik ze Skurasiem. Skóraś, ładnie go tutaj zakręcił, Skóraś. On musi mieć z kim zagrywać. Jest tutaj Lewandowski. Lewandowski, bokiem boiska. Lewandowski. Lewandowski będzie zbiegał. On musi mieć z kim zagrywać. Dobrze, jeszcze Skóraś. Skóraś, odegranie do Żurkowskiego. Żurkowski do Szymańskiego. Szymański do Modera. Moder za pola karnego. No ale niestety nic z tego. Jeszcze Kiwior z Karbownikiem. Jest tutaj Lewandowski. Co on robi tak naprawdę na tyle pomocy, to ja nie wiem. Jest Skóraś. Skóraś, odegrań do Szymańskiego. Szymański jeszcze do Modera. Moder strzał i znowu zablokowany. Ale jeszcze to nie koniec sytuacji, słuchajcie. Moder z Żurkowskim. Żurkowski, odegranie do Skórasia, który nie dochodzi do tej piłki. No jeszcze próbowali, ale Rodriguez to wybija. I mamy kontratak ze strony Meksyku. Romo. Romo, odegranie do boku, do Ortegi. Ortega, do Romo. Romo, do środka, do Rodriguez'a. Rodriguez do Wegi, Vega. Vega! No dobrze, ale Moder tutaj na miejscu. Jeszcze Żurkowski, brawo! Brawo Żurkowski! No i teraz wbiegasz w pole karne, strzał i... O Jezus Maria! O Jezus Maria, co on zrobił? Co to był za strzał beznadziejny? No trudno, no trudno. Nadal wygrywamy, ale... No, to nie napawa optymizmem takie strzały. Dobrze, Skóraś. Skóraś, on musi mieć z kim. Skóraś, odegranie do Szymańskiego. Szymański, jeszcze z Żurkowskim. Żurkowski, no ale tu chyba spalony był, co? Oj, niestety. Niestety na spalonym Skóraś stał. Jeszcze Vázquez. Vázquez ze Skórasiem. Dobrze, Karbownik to odbiera. Jest jeszcze Żurkowski. No, próbował tam do Lewandowskiego, ale nic z tego. Szymański, do boku, do Skórasia. Skóraś, kiwa, odegranie do... Szymańskiego, ale to nie dochodzi niestety. Oj, 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 a tymczasem Jimenez. Jimenez. No ale dobrze Kiwior, brawo, brawo, brawo. Żurkowski. Odegranie do Skórasia, Skóraś bokiem boiska. Mamy kontrę, Skóraś. Przerzutka do Lewandowskiego, Lewandowski przyjmuje to i traci, ale jeszcze jest przy piłce. Co tam się dzieje? Moder jeszcze. No mamy pole karne, jest Skóraś. Skóraś, odegranie do Lewandowskiego, ale ten niestety nie dochodzi do piłki. No trudno, Vega z Jimenezem, Jimenez do Romo, Romo. Oj, 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 ależ przejście. No jeszcze Vega, 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 ale jest Kędziora, który to zatrzymał wślizgiem, bardzo niebezpiecznie, ale na całe szczęście udanie. Jeszcze Karbownik, teraz mamy kontrę, ale mamy też koniec meczu, słuchajcie, i wygrywamy w tym meczu towarzyskim 2-1 z Meksykiem. Stoczyć wyrównany bój, a ostatecznie okazać się lepszym o tę jedną... Dokładnie tak było, słuchajcie. A z ciekawości, jak statystyki? 2,5-0,6. No czyli 2-1 to w sumie jest taki optymalny wynik, bym powiedział. Mogło być 3-1. Choć faktycznie by było 3-1, gdyby tam... Nie wiem, nie pamiętam, kto nie trafił. Ale ktoś nie trafił. Generalnie ktoś nie trafił, no. Zobaczmy sobie kalendarz jeszcze z ciekawości. Mamy Chorwację po drodze jeszcze. Za Chorwacją mamy już Widzew, Legię, Stal,
WKS, puchar i koniec? I tylko tyle? O kurwa. O kurwa, niedobrze. Niedobrze. Ale Atajak idzie do Galatasaray. Najwyższa pora. Znaczy, no może nie najwyższa, ale, no ale idzie. Doskonałą okazję z niego zrobiliśmy. Mogliśmy dostać 4-3, dostaliśmy 4-3. No to jest dobry bilans. To jest dobry bilans, słuchajcie. Brawo. Ale teraz chciałbym na chwilę przejść jeszcze w klub i zobaczyć zadania. 32. Mam... Kurwa, czy ja to jestem w stanie sięgnąć? To jest 7%. A zeszliśmy z 40 chyba 5, co? Bo z 42, nie pamiętam w sumie. Więc to w zasadzie jest do osiągnięcia. To jest do osiągnięcia. Tylko by się trzeba było chyba jeszcze troszeczkę postarać. Ale to jest do osiągnięcia. O. Tylko pytanie, komu musiałbym obniżyć finanse, nie? Żeby to przeszło. No kurwa, tego Mabry'ego by trzeba było wydupić, no. Ten Mabry to zdecydowanie, ten Moreira tak samo, nie? Ogólnie ten Mabry jest warty 6 baniek. Ja nie pamiętam, ile za niego zapłaciłem. Ale mogę to sprawdzić w historii transferów, prawda? Transfery. Historia transferów. Ale to nie, mój klub. To mnie interesuje. Atajach. Katunia. Moreira za 6,5. Ty, a gdzie jest ten Mabry? I kurwa, gdzie jest Mabry? Buanga za 16. Labrowicz za dychę. No Moreira tu jest. A gdzie jest ten Mabry? Ej, o co tu chodzi? Nie wiem, ja jestem ślepy? Szukaj zawodników. Nie to. Mabry. Ale nie jestem w stanie go... Kurwa, no nie, nie o to mi chodzi, no. Bo ja nawet go tutaj nie widzę jako za darmo, nie? Dlatego to dla mnie dziwne jest. A według daty, czekajcie, według pieniędzy... Buanga, Antunia, Kovacevic, Labrowicz, Kalmar, Moreira, Bukari, Solbakken, Buat. Może ja go za kogoś wymieniłem, co? Jak to było z tym Mabrym? No bo ja go tu nie widzę, nie? Ja nie wiem, ja może jestem jakiś... Ulumulu, no ale ja tu nie widzę Mabry'ego żadnego. No Moreira jest. Gerber. Berardi. Hoffman, Salah, Stone, Antunia, Kovacevic. Ale za Kovacevicia przyciuliaby. W sensie... Tam była taka wymianka. I kurwa. Ten Mabry to jakaś zagadka jest dla mnie teraz. Ale przecież myśmy go jakoś niedawno, nie? Ściągali. Myśmy go ściągali razem z tym. Razem z nim. A jego tu nie ma, chłopa. Ty był chłop, chłopa nie ma. No wcięło typa. Ale chyba wiem, jak jestem w stanie to sprawdzić. Chyba. Mówię chyba, żeby nie było. Bo jestem w stanie to sprawdzić.
Mogę jakoś wejść w niego? Zobacz zawodnika czy coś? Wady? No nie, kurwa. Nie wiem jak w niego... Nie wiem jak wejść, żeby zobaczyć w jakim on jeszcze składzie grał wcześniej. W jakiej on drużynie grał wcześniej? Jestem w stanie to sprawdzić, czy nie? Bo to jest dla mnie dziwne, że on Tunezyjczyk... Skąd ja go wziąłem? Bo wydaje mi się, że ja go od kogoś przehandlowałem. Ale za cholerę nie wiem od kogo. A tu w archiwum pewnie nie znajdziemy, nie? No na pewno nie, bo tu są jakieś takie mało archiwalne rzeczy, tak szczerze mówiąc. Ej kurna, nie wiem. Ja nie wiem o co tu chodzi. Jak jesteście mi w stanie pomóc namierzyć gościa, za ile my go kupiliśmy, to dajcie znać, bo jak go nie kupiliśmy, ale wydaje mi się, że ja za niego jakieś chore pieniądze zapłaciłem. Może w biurze jestem w stanie to sprawdzić? Transakcje. O. Arias. Baran. Moreira. Mabry. Kupiony za 5 milionów. Chyba szkoda mi tych 5 milionów. Ale z drugiej strony szkoda mi też mojej kariery menadżerskiej. Więc może by te 5 milionów jakby po prostu wziąć i zmielić w niszczarce. Nikt by się nie skapnął, co o tym myślicie? Mógł go po prostu zwolnić i tym samym sposobem byśmy zadanie wypełnili. No ale dobra, no zobaczymy co to z tego będzie. A tymczasem wracajmy do naszej reprezentacji, bo gramy zaraz z Chorwacją. Więc wypadałoby wypocząć. Aleks Rossi jest w pełni sił, no i dobrze. Cieszy mnie to, ale co mi to daje do meczu z Chorwacją? Nic, totalnie. Kovacevic! Jak ja żech cię dawno nie widział, stary. No i będziemy się widzieć na boisku. No i proszę, jak ta historia zatacza koło, no. Kolipa, jak to zatacza koło. Kto by się spodziewał, nie? Że będzie taka sytuacja. Dobra, zmieńmy sobie stroje na pewno. Bo może być ciężko. O, może zróbmy tak. I tak będzie chyba najlepiej. No i co, słuchajcie. A, jeszcze zmiany w teamie. Potrzebujemy Trychowiaka i może Szymańskiego za Kownackiego i może jeszcze bym wziął Dawidowicza za Bułkę i Moder w pierwszym składzie wychodzi, tak, zrobimy, cyk, pozmęczony za bardzo, za Frankowskiego, znaczy Frankowski wchodzi za Karbownika, tak go zróbmy. I Żurkowski niech sobie zostanie, bo dlaczego by nie? No i tak będzie git chyba, co? Tak chyba będzie git. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało w meczu. Grabara sobie nieźle radził, więc niech zostanie na bramce. Może w następnym meczu byśmy Bułkę na przykład wystawili dla testów. Szczęsnego nie powołałem w ogóle, więc jakby... Chyba Wojtek się nagrał już w reprezentacji. Po co mu te mecze kolejne? Po co? Tylko rośnie, a dzisiaj w końcu możemy rozkoszować. Po co mu te mecze? Nie wiem. A tymczasem, słuchajcie, zaczynamy mecz towarzyski Polska versus Chorwacja. No i zaczyna Arek Milik. Milik do Szymańskiego, Szymański do Żurkowskiego, Żurkowski do Skurasia, ale tutaj Chorwacja mocno presuje. Jest jeszcze Kędziora. Kędziora, podanie, no trochę za mocno i Gwardiol to bierze. Frigan, ale jest tutaj Kiwior, dobrze, Żurkowski. Żurkowski z Szymański, no plan był dobry, ale tutaj no ciężko to widzę. Jeszcze Kolina, ajajaj, ale ich tam zrobił ich na miękko, no można by rzec. No na spokojnie, jeszcze do tyłu, do Medicia, Medic. Dobrze Zalewski, brawo. O to chodzi, żeby przerwać. No Kolina, krótko do Medic. Medic, ani nie udało się przejąć tej piłki. Jeszcze Kovacevic z Mediciem. Medic,
do Basicia, Basić, do Kowacewicza, Kowacewicz, z Majerem, Majer, z Biukiem, Biuk, no ale na całe szczęście jest tu Piątkowski, dobrze, Kędziora, brawo, jeszcze Kędziora, odegranie do boku, do Skurasia, Skuraś, dobrze, do Żurkowskiego, Żurkowski wrzuca, chociaż tam nie ma za bardzo kosz, Zalewski jeszcze głową, Liwakowicz to obronił, ajajaj. No ale plan był dobry. Kiwior z Piątkowskim, Piątkowski do Skurasia, Skuraś. Skuraś na spokojnie, dobrze, Kędziora przy piłce. Kędziora będzie wrzucał, Kędziora wrzutka, zablokowany niestety. No i mamy kontrę, chociaż Zieliński tutaj przytomnie. Dobrze, jeszcze Skuraś. Skuraś przy piłce, Skuraś. No, Skuraś, dobrze, do tyłu, do Kędziory. Kędziora jeszcze do Skurasia, ale ten niestety nie zdążył chwycić piłki na boisku i mamy... Rzut z autu dla Chorwacji. Jest Meyer przy piłce. Meyer do Gwardiola, Gwardiol. Do Medicia, Medic. Tu przy nim Milik, ale nic z tego. Kolina jeszcze. Kolina do środka, jest Szymański, dobrze. Chociaż nie było faulu. Prawidłowo Żurkowski. Jeszcze odegranie do Milika. Arek Milik, 16 strzał. O Jezus, ja pierdolę. No Milik, no nie tak. No nie tak, Milik, no. No tak nie możesz grać, stary. Tak nie możesz grać. No to było bardzo, bardzo słabe. Dobra, jeszcze Frankowski tutaj dobrze przytomnie. Szymański. Szymański, choć on za bardzo nie ma z kim. Szymański. Odegranie. Co on za odegranie zrobił? Biuk. Oj, nieudany wślizg. Tam w obronie. Biuk bokiem boiska, przerzutka, ale był tu Kiwior, który no nieumiejętnie podał, nie zrozumieli się, no i nic z tego, ale Kiwior jeszcze odbiera tą piłkę napastnikom. Kiwior, dobrze, no i nic z tego nie wyjdzie. Medic z Koliną, Kolina, Kolina, no Medic, ale no niestety Arek Milik się tutaj przestrzelił delikatnie. Gwardiol z Majerem, Majer, Gwardiol, no dobrze, Majer z powrotem, znaczy niedobrze, jeszcze Frigan, Majer. No panowie, ale to coś by trzeba było tutaj... Halo, jakby wake up, co wy robicie? Co tam się wydarzyło? Skuraś, będzie kontratak. Choć nie za bardzo ma z kim zagrywać. Jeszcze Skuraś. Skuraś próbuje, Skuraś! Przerzutka tam do Szymańskiego, który nie da rady niestety dojść do tego, Gwardiol. Chociaż... A, obrońca tam ręką zagrał. No i dobrze, prawidłowo, o to chodziło. A tymczasem mamy rzut... Wolny z 29 metrów. Przy piłce Milik. Milik. Arkadiusz Milik strzela. No i kurna na czerwonym. No trudno. Trochę za późno. Niepotrzebnie się powstrzymałem. Może byłaby z tego bramka. Ale mamy rzut rożny. Na krótko będzie zagrywał Zieliński. Do Frankowskiego. Frankowski wrzuca. No i mamy bramkę. Żurkowski to ładnie główką. Prosto do bramki. Liwakowicz był bez szans. I mamy koniec tej pierwszej połowy z wynikiem 1-0 tym sposobem. O to chodzi. O to właśnie chodzi, moi drodzy. Brawo, brawo, brawo. Oj, 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 no ależ dobrze, dobrze. Bardzo wyrównana ta pierwsza połowa. I to zwieńczenie na sam koniec. Ta wisienka na torcie Żurkowskiego. Tym bardziej, że Żurkowski to chyba pierwszy. Chociaż nie, w poprzednim meczu też grał. W poprzednim meczu też grał. Chciałem powiedzieć, że to jego pierwszy mecz dla tej reprezentacji dzisiaj, ale no, no niestety to nieprawda. Dobra, zróbmy jakieś zmiany, bo tak, Szymański ledwo zipie. Więc wrzućmy sobie za niego Krychę. Lewandowski zamiast Milika. Cofnijmy sobie Krychę do Eśpedeka. O Jezus, jak ja daleko go muszę kliknąć, żeby był Eśpedekiem. Dobra, niech będzie. Żurkowski by zszedł, bo on ledwo zipie. Za niego Szymański. Kędziora widzę, że też sobie tak średnio radzi na boisku dzisiaj. Ale nie mam za bardzo na kogo go zmienić, bo Karbownik też nie jest lepszy. Chociaż trochę więcej kondycji ma. Dobra, zróbmy tak. I tak jeszcze patrzę po chłopakach tutaj. Piątkowski jest też do zmiany. Wejdźmy Dawidowicza za niego. No i zaczynamy drugą połowę, moi drodzy. No nie ma to tamto. Dobrze, Frigan z Basiciem. Majer. Majer. Panowie, tu coś trzeba przejąć. Dobrze, Szymański. Prawidłowy odbiór. Dobrze, dobrze, dobrze. Skuraś.
Jeszcze do boku, tu do Zalewskiego. Zalewski z Frankowskim, który już nabiega. Frankowski wrzuca. No i bramka by była, ale nic z tego. No Liwakowicz to obronił. No plan dobry. Lewandowski bardzo ładnie zagrywa tu głową, ale no jest jak jest. Frankowski. Oj, oj, oj. Rebić był mocniejszy. Jeszcze Biuk. Biuk. No, rozegrał go tutaj, niestety. Rebić. Ale dobrze Krychowiak. Twardo. Oj, chyba z faulem. Oj, oj, oj. No niebezpiecznie. Ale nie ma kartki, więc znowu umówmy się. Nic strasznego się nie wydarzyło. Oj, Szymański. Oj, oj, oj. No czemu tam nikt nie wybiegał już? Dobrze przerzutka do Zalewskiego. Na całe szczęście nie ma spalonego. Zalewski jeszcze będzie próbował do Lewandowskiego, ale to niestety nie dochodzi. Jest Szymański z Zielińskim. Zieliński jeszcze ze Skurasiem. Skuraś próbował strzał z daleka, ale zablokowany. Jest Majer. Jest Majer. No i zobaczmy. Karbownik. I faul? No, no nie wiem, czy tam był faul, tak szczerze mówiąc. No ale dobra, no trudno. No nie kłóćmy się z nim, nie kłóćmy się, nie ma sensu. Dobrze, Krychowiak. Jest Karbownik i mamy kontratak. Karbownik. Karbownik, odegranie do Lewandowskiego. Lewandowski. Lewandowski przed polem karnym, Lewandowski. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Daj pan spokój. Jaki dobry pomysł. Jaki dobry pomysł, no. Beznadziejnie to wyszło i wykonanie i pomysł beznadziejny. Nie wiem, po co to robiłem. No trudno, Liwakowicz. Liwakowicz, Biuk, ale na całe szczęście Frankowski tutaj był na miejscu. Jeszcze Zalewski, dobre podanie do Zielińskiego. Zieliński w pole karne, ale nie ma z kim zagrać. Zieliński Lewandowskiego. Lewandowski na krótko próbuje strzelić, ale Medic to zablokował. No i mamy rzut rożny. Skóraś na krótko z Zielińskim. Zieliński wrzuta, no ale nie ma tam do kogo niestety. Nie ma tam niestety do kogo. Jeszcze Zalewski z Szymańskim. Szymański do Lewandowskiego. Lewandowski tam podkoszony. No i mamy rzut wolny, moi drodzy. Mamy rzut wolny z 20 metrów. Z 20 metrów. I wykonywać go będzie nie kto inny jak Robert Lewandowski. Dobra, Robercik, teraz słuchaj. Musisz się skupić i to strzelić. Lewandowski 20 metrów. Lewandowski rozbiega się, strzela i... Ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to. No otarła się o siatkę. No ale no Robert ładnie wymierzył. No tylko nie trafiłem w zielone niestety. No jest jak jest, no. Kowacewicz, co porobił tam? Kowacić. Jeszcze Rebić. Rebić. Oj, oj, oj. No ale na całe szczęście Karbownik tu był na miejscu. Jeszcze na krótko tą wrzutką jest Szymański. Szymański, on nie ma za bardzo co zrobić. Szymański, odegranie do Lewandowskiego. Lewandowski do Zielińskiego, ale ten niestety na spalonym. No ale plan był dobry, no. Zrozumieli się całkiem, całkiem nieźle, trzeba przyznać. No tylko, no nie wyszło, no, z tym spalonym. No jest jak jest. Zdarza się najlepszym, prawda? Kowacić. Kowacić, przy nim Krychowiak. No i ograny, jak gdyby nigdy nic jeszcze Wlasić. No! Ale na całe szczęście był tu Grabara, brawo, brawo Grabara, dobrze. Dawidowicz, teraz idziemy z kontrą, panowie. Dawidowicz, Dawidowicz zgubił piłkę w nogach, no co tam się wydarzyło? Kowacewicz jeszcze odegranie do Kramaricza, Kramaric, ale Zieliński był tu lepszy. No jeszcze Rebić, Rebić wychodzi sam na sam, strzela i wyrównanie w ostatniej minucie meczu. Na minuty przed końcem meczu. Ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to, co tu się wydarzyło. Tu trzeba przycisnąć teraz. Zieliński. Zieliński do boku, do Skurasia. Skuraś. Skuraś. No i strata piłki. Jeszcze Kramaric. Kramaric. Do boku, do Stanisicia. Stanisić. Będzie szedł z tą kontrą. Stanisić. Ale Karbowiak tutaj jest na miejscu. Jeszcze wrzutka. No, przerzucili do Wlasicia. Dobrze, jest tutaj Zalewski. Nikola Zalewski, ale koniec meczu. Którym nie udało się. Ajajaj! Widać, że zespół jest rozczarowany. Ajajaj! Taki remis, gdy traci się bramkę w ostatnich minutach, jest niemal jak porażka. Ajajaj! No a tak dobrze szło! Tak dobrze żarło i zdechło, no. Ale nawet według statystyk miał być remis, no.
No niestety, no statystyk nie oszukamy. Niemcy widzę, że z Portugalią przerżnęli 2-1. No, lekki przypał. Lekki przypał. Z Widzewem widzę, że nie ma co grać. Z Widzewem to by się przydało po prostu zasymulować ten mecz. Zobaczmy, jak sobie nasi juniorzy radzą. Hernandez, no to jeszcze perspektywiczny. Mancilla, raczej z niego nic nie będzie. Ten Torpe, nie wiem, czy nie będzie do zwolnienia, tak samo ten Kelly, ale... No nie wiem, szczerze mówiąc, no nie wiem. I na razie ten Walter się najlepiej zapowiada, ma między 80 a 86, więc spoko. I ten Russo też całkiem nieźle. Ten Bullock. Kurna, no powiem wam, że jest tu paru zawodników, którzy tak za 2-3 sezony mogą naprawdę zrobić niezły kor tej drużyny. No ale to za 2-3 sezony, nie? Bo jest oferta wypożyczenia Mabry'ego do Betisu. Chciałbym to dopiąć za jakąś dobrą kwotę. Wypożyczenie z opcją wykupu. Dobra. Roczne wypożyczenie. Nie, krótkoterminowe zróbmy. Roczne chcecie? Kurwa, no dobra, trudno. Płaca, nie no, na pewno nie po tyle po mojej stronie. No chyba was pogrzało delikatnie. 50 na 50. 30 na 70. Dobra, zróbmy tak. Pasuje? Przykro mi, kurwa! Abym się go pozbył, no. Za jakiś dobry hajs. No trudno. No trudno, no mecz z Widzewem. Mecz z Widzewem. Zastanawiam się, czy jest sens. O kurwa mać, ja pierdolę. Ile? Legia ma 14 punktów przewagi? Czy kogoś pogrzało? Jakby jakim składem gra Legia, że ona ma taki... Co jest, kurwa? I to jest niemożliwe. Ja rozumiem 3 punkty przewagi, ale 14? Kogoś delikatnie pogrzało. Kogoś delikatnie, słuchajcie, pogrzało. Tutaj tak zauważyłem. Dobra, czy my coś chcemy zmieniać, jeśli chodzi o skład wyjściowy? Nie, zróbmy tak. Szybka symulka, zobaczmy. 2-1 z Widzewem. No git w sumie. Nie ma tragedii, bym powiedział. Nie ma tragedii. Mecz z Legią przed nami. No cóż. Tu na skupienie trzeba postawić. Tu jest git. Oj, tu za bardzo poleciałem. Zrównoważony. Tu jest G. Trzeba popatrzeć, co tu chłopaki mają im poustawiać. Przez to, że zająłem się reprezentacją, to tu mi skład trochę ucierpiał. Tego, co widzę przynajmniej. No dobra. Pytanie, jak teraz wygląda w zadanie? Dalej 32%, nie? Najgorsze jest to wygraj ligę, którego nie dowiozę za cholerę. Za cholerę tego nie dowiozę. Wygrać puchar okej, ale wygrać ligę... Już możemy się z tym pożegnać. Wzrost wynagrodzeń jeszcze. No zobaczymy. A chciałem zobaczyć, czy mamy jakieś nowe oferty pracy, słuchajcie. Czy nadal jest tylko Lech, Aberdeen i Hertz. O Jezus, ale bida. Ale bida, słuchajcie. Można by wręcz rzec bida z bryndzą. No ale jest jak jest. No dobra. Mamy mecz z Legią na horyzoncie. Bardzo chętnie sobie do niego zajrzę. Bardzo chętnie sobie go zagram. Dobra, zobaczmy. Potencjał na 94. To jest G. Obierzemy. To nie. To też nie. Ciekawe, czy chociaż 3 mi się uda wyłowić sensownych z tego. Bo na razie to ja tu widzę tylko jednego. Ten. Jakbym grał następny sezon, to bym go wziął pod sprzedaż.
Ale no nic z tego. Tu ma 91. 17 lat, nic z niego nie będzie. Tu też nie. O, słabo to wygląda, powiem wam szczerze. Dobra, to na pewno nie. Ten na pewno nie. Tych dwóch mamy. Ten na pewno odpada. Zastanawiam się. A jaką on ma wartość teraz? 180 tysięcy. Ten ma 220. Wydaje mi się, że większa szansa, że z tego 16-latka coś będzie, niż z tego 17-latka. Więc chyba dwóch nie mogę wziąć. A mogę! No to dobra, to walić, bierzemy dwóch. Pobierzemy dwóch, słuchajcie, w takiej sytuacji. No i jeszcze mecz z Legią. Mecz z Legią. Ja nie widzę, żeby tu jakieś niesamowite wzmocnienie poszło. Ale w ogóle jak ofensywnie grają legioniści, co jest? Trzech obrońców tylko. Urna. No, grają odważnie, można by rzec. Bardzo odważnie. Witam na konferencji, witam. Czy jeszcze jest wiara w mistrzostwo? Powalczymy do końca, ale ja w to nie wierzę. Zobaczymy. Poprzednim razem, kiedy spotkaliście się na boisku, oni zwyciężyli 4-3. I pokażemy im na co nas stać. No mam nadzieję, że tym razem wygramy, bo będzie lipa, jeśli nie. Będzie dość duża lipa, nawet bym powiedział. Czy czujecie pewność siebie, przystępując do spotkania z liderami tabeli? Niech wygra lepszy, no. Chociaż mogłem powiedzieć, że jesteśmy lepszym zespołem. Ale biorąc pod uwagę ilość punktów przewagi, to no nie wiem, nie? To no nie wiem, mam mieszane uczucia, o tak powiem. Mam bardzo mieszane uczucia. Skład mamy pełen. Wszyscy gotowi do tej walki. Więc i chyba ja też gotowy, co? Patrzę tylko, czy kogoś innego możemy wrzucić ewentualnie. Julia Bego może byśmy wrzucili sobie. Zamiast barana. Kurwa, czemu ja tego barana w ogóle nie sprzedałem? Nikt go nie chce kupić? Bo tak mi się coś wydaje, że nikt go nie chce kupić. Albo to jego ostatni sezon, albo nikt go nie chce kupić. Jedno z dwóch. A tymczasem, słuchajcie. Wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Ostatnio 4-3. No teraz trzeba wygrać. Teraz, słuchajcie, trzeba wygrać. Co by nie mówić. Teraz trzeba wygrać. Zaczynamy, moi drodzy, ten mecz. Gryfonowie kontra Legia Warszawa. Hoffman do Bułangi. Bułanga do boku. Do Adekberno, no dobrze, ależ ładnie go tu wydryblował. Adekberno, bokiem boiska, Adekberno, on nie ma za bardzo z kim zagrywać póki co. Adekberno, wrzutka, ale nie ma tam niestety nikogo z Gryfonów. No i wyszło jak wyszło. A tymczasem Fosu, dobry wślizg, jeszcze Jose, do tyłu, do Kun, do Slisz, do Jose. No jest Gual. No ale Angulo bardzo dobrze tutaj wślizgiem. Agresywnie, ale dobrze. Kun jeszcze do środka. Jest Jose, jest Muci. Jest do tyłu, do Jurgena. Jurgen z Muci, Muci z Jose. Jose, ależ podanie tam do Ślisza, ale na całe szczęście nie doszło. Tak jak powinno. Oj, no trzeba uważać. Angulo, no Huerta dobrze by było, jakbyś zaczął wybiegać. Dobrze, do Huerty, Huerta, bokiem boiska, Huerta. Jeszcze zagranie do środka, do Hoffmana. Hoffman strzał i mamy 1-0. Mamy pierwszy gol w tym meczu. Teraz mecz nabierze rumieńców. Da się, no, tylko teraz trzeba to wygrać. Może trochę przystopujemy Legię tym sposobem, ale i tak raczej już ligi nie wygramy. Ależ to była bomba, teraz wyraźnie... Teraz tylko nie tracić koncentracji, moi drodzy. Teraz tylko nie tracić koncentracji. No i zaczynamy z powrotem. Gual do Jurgera. Jurger z Galem. A nie, przepraszam, z Kunem. Kuń. O kurna, Kuń tutaj zrobił na jajco Alvareza. No ale no niestety, Jurgen, oj, ależ oni tu zagrywają mocno. Gal, ale na całe szczęście jest tu Fosu, brawo. Adekberno, mamy kontratak. Adekberno, dobra, przerzutka do Hoffmana. Hoffman będzie wychodził sam na sam. Hoffman strzał i mamy 2-0.
Brawo, Hoffman, brawo! No trzeba im pokazać, że mimo że są liderami tabeli, to my jesteśmy lepsi. Oj, no. Wygląda to dobrze. Wygląda to naprawdę dobrze, ale nie chciałbym pochwalić dnia przed zachodem słońca, bo może być jeszcze różnie w tym meczu. Ale jeszcze Jurgen do Slisha, Slish. On zagrywa do boku, do wszołka, wszołek. Wszołek, on nie miał z kim, więc do tyłu, do Slisha, Slish. Jeszcze z Jurgenem, Jurgen do Jose, do Muciego, Muci do środka, do Gala, Gal strzela, ale Kowar to broni. Brawo, Kowar, brawo. Na spokojnie, panowie, na spokojnie. Oni będą zagrywać na krótko, krótko. Jose, jeszcze do tyłu, do Jurgena, Jurgen. Oj, 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 Muci ze Slishem, Slish. I mamy rzut rożny. Po raz kolejny, słuchajcie, po raz kolejny rzut rożny. Dobrze, dobrze, blokuj go tam. Ale jeszcze Jose. Jose, jest wrzutka, jest Capuadi. Ale na całe szczęście Kowar to obronił. Jeszcze Jose. Jeszcze Huerta, dobrze, brawo. Jest też Rodriguez. Będzie kontra. Jest podanie do Adek Berna, ale ten odbija to piętką. No i niestety strata. Jeszcze Jurgen. Jurgen, dobrze, Alvarez, brawo. No, ale chyba była tam ręka. Niestety. A my się Kunia nie boimy i Kuń będzie zaczynał. Albo nie, tym razem Jose. Jose, wrzutka. Ale jest tutaj Fosu i na spokojnie to wybija. Hoffman jeszcze z Buangą, Buanga, podanie, ależ rozegranie to z Rodriguezem. Rodriguez strzał z daleka, ale o Jezus, o Boże, o mój Boże, o Jezus. Ale beznadziejny strzał Rodriguez'a. No on dawno nie strzelał bramek i to niestety widać. Slish, ale jest tutaj Atajach, dobrze. Dobrze Atajach, brawo. Brawo, mamy kontrę. Jest kontra, jest podanie do Buangi, Buanga. Jeszcze do środka do Hoffmana, Hoffman strzał. Ale niestety nic z tego. Gospodarze dobrych nastrojach. Ajajaj. Ajajaj. Mamy koniec pierwszej połowy, 2-0, więc jest nieźle. Czy my jakieś zmiany robimy? W sumie nie. W sumie nie ma sensu. Może coś później zrobimy, na razie nic. Slisz z Kuniem, Kuń. Do Ribeiro. Ale jest tutaj Huerta, dobre przejęcie. Jest też Buanga. Buanga wbiega w pole karne. Buanga strzał i mamy bramkę. Cóż za rozpoczęcie tej drugiej połowy. Brawo Buanga, brawo. Aleś to załadował prosto w okno. O to chodzi Buanga właśnie, o to chodzi. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować. Ależ dupnął to w słupek, ja myślałem, że on w okienko, on w słupek tam załadował. No ładny ten strzał, ładny, naprawdę mierzony. Jeszcze Kuń, podanie do Jurgena, Jurgen, ale już tutaj przy nim obrońcy. Jurgen, oj, podanie do Jose, jeszcze Gual do boku, do Muciego, Muci, oj, wykiwał tutaj obrońcę. Jest Huerta przy nim, ale wrzutka w czołka, Slish i Kowar to broni. Prawidłowo Kowar, dobrze, 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 dobry refleks. Na krótko znowu wszołek do Jose. Jose z wszołkiem. Jest wszołek, jest Jose. Jest podanie na blisko, jest Muci, strzela. Dajcie spokój. Takie strzały, do kogo z tym? Do kogo? Posłuch. Odegranie do Angulo. Angulo, on nie za bardzo ma z kim. Podanie do Atajacha. Atajach, przerzutka do Huerty. No ale no nie tak, nie w ten sposób. Sanchez, no tam chyba faulowany, chociaż nie. Sędzia uznał, że to faulowany był legionista. Gual do boku, do wszołka. Wszołek. A i podanie do Slisha. Slish. On nie ma z kim, więc kręci w kółko. Jeszcze wszołek. Gal. Dobrze Fosu, brawo. Prawidłowe odebranie, Huerta. I mamy kontrata, Huerta. No Jezus, no niepotrzebnie zakręciłem. Jeszcze Gal, Fosu próbował tutaj. Dobrze, jest Angulo. Jezus, co tu się dzieje w tym meczu? Jeszcze Rodriguez do Huerty. Huerta wbiega w pole karne, Huerta odegranie do tyłu, do Buangi. Buanga strzela, nic z tego. Jeszcze dobitka Adek Berno. I mamy 4-0. Oj, bezlitośni są dzisiaj, bezlitośni!
Biedna Legia, biedna Legia, no. Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę. Biedna Legia w tym wszystkim, ale ładnie tam Huerta zakręcił. No i byli troszeczkę skołowani obrońcy. Oj, Wszołek jak tutaj zagrał. Jeszcze Muci. Oj, przeszedł obrońcę, niedobrze. Huerta, ale na całe szczęście Angulo na spokojnie. Angulo, przerzutka. Dobrze, do Atajacha, Atajach, jeszcze przerzutką do Bułangi. Bułanga bierze tą piłkę, będzie wrzucał, wrzuca tam na Hoffmana, ale niestety zbyt głęboko. I Olafsson bez problemu to broni. A w zasadzie przejmuje, można by rzec. Dobrze, Alvarez głową. Jeszcze Hoffman, no nieudane to podanie. Jeszcze Kuń przy piłce teraz. Kuń do Jurgena. Jurgen! Oj, faulowany tam przez Fosu i chyba będzie czerwona kartka. A jednak nie, tylko żółtko. Oj, no i dobrze, bo to... No niebezpiecznie to Fosu zagrał, niebezpiecznie. Trzeba będzie go swoją drogą ściągnąć. Niech wejdzie za niego Ciuliaby w tej sytuacji. Moreira za Adegberno, za Rodrigueza niech wejdzie Mabry. Buat za Sancheza i za Hoffmana Blanchard. I mamy komplet zmian, słuchajcie, na ten mecz. Kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. No ale wyjechał mu tu ostro. Trzeba tą zmianę zrobić raz, dwa. No i słuchajcie, zaczynamy z powrotem, ale Kovar na całe szczęście był tutaj na miejscu. Dobrze. Mabry. No, Hannibal. Hannibal na drugą stronę, przerzutka do Moreiry. Moreira, jeszcze przerzuć to dobrze do Huerty. Huerta wychodzi sam na sam strzał i 5-0. Co to jest za pogrom? Ajajaj. No legioniści chyba się nie spodziewali w tym meczu takiej sytuacji. Myślę, że mogli się spodziewać remisu, ale na pewno nie takiej miażdżącej przewagi. Jose. Zagranie do Kapustki. O proszę, Kapustka się na murawie pojawił. Kapustka z Muci. Do boku, do Miabe. Oj, Muci, ale Huerta był tutaj szybszy. Jeszcze zablokowany Huerta. Jest Ciuliaby, jest Buat. Buat do Moreiry i mamy koniec meczu. 5-0. Kończymy to spotkanie, moi drodzy. 5-0. Więc naprawdę udanie. Z ciekawości jak statystyki. 3-2. Oj, no statystyki tutaj trochę pokłamały. Mamy też wywiad pomeczowy. Dwa trafienia w jednym meczu. Hoffman bez wątpienia jest dzisiaj bohaterem. Świetny występ całej ekipy, mój drogi. Świetny występ całej ekipy. 7. O, jaka seria 7 niepokonanych z rzędu. Nice. Na spokojnie, nie bez powodu. Jesteśmy niepokonani. Prawda? 7 meczy to jeszcze nic takiego. Klub Gryfonowie pokonuje liderów tabeli. Taki występ drużyny chyba bardzo cieszy. Świetna robota, chłopaki. Dobrze wam poszło. Daję lajka. Wy też możecie pod tym filmem. Tak swoją drogą. Dziękujemy bardzo. Wystarczy na dziś. Dziękuję. No tylko co to zmieniło, jak dalej w tabeli? Jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. No brakuje nam 8 punktów. Nie wiem, co musielibyśmy zrobić, żeby dogonić Legię w tym wszystkim. Nie wiem, co musielibyśmy zrobić. Ale ten mecz ze Stalą możemy sobie w sumie... O, jest oferta wypożyczona za Mabry'ego do Bergamo Calcio na 2 lata. Pytanie, czy będą chcieli z opcją wykupu. Nie chcą. Na roczne wypożyczenie? Może być? Dobra, git. Dobra, słuchaj. 20%. 50. Nie no, 50 to nie. 30. 40. To i tak 25 tysięcy mniej. Dobra, zróbmy to. Niech będzie. Jeszcze go wpizdziet. Może jeszcze uratujemy sytuację pod sam koniec. Słuchajcie, pod sam koniec. Pragniemy poinformować, że rezultaty pańskiej pracy wzbudziły nasz niepokój i zaczyna pan tracić nasze zaufanie. No ale co ja mogę? Co ja mogę w tej sytuacji? No jest jak jest, kurna. Mecz ze Stalą to sobie przesymulujemy, moi drodzy. Zobaczmy,
1-0, Jezus, jak dobrze, że wygraliśmy to. Legia przegrywa z Górnikiem. Już tylko 5 punktów straty. Oj, powiem wam, że ciekawie się zaczyna. Mieliśmy 14 punktów straty, mamy 5. Mamy 5 punktów straty. I 3 mecze. O kurwa, nie wiem, czy to jest do zrobienia. Ale to by był drugi sezon, jak się tak prześliźniemy pod sam koniec. Ciekawe, z kim będzie grała teraz Legia. Z Lechem. O kurwa. Niezależnie, najlepszy byłby dla mnie remis w tym meczu. Legia Lech to dla nas byłby najlepszy, słuchajcie, remis. Żebyśmy my wygrali ze Śląskiem. Mamy 65, oni mają 68-65. Czyli lądujemy tym sposobem chyba na drugim miejscu. I wtedy następny mecz Legia z Wartą. To nie przegrają tego, umówmy się. I Legia z Zagłębiem. Kurwa. No, powiem wam tak. Szanse są nikłe. Szanse są nikłe, ale jeszcze nic straconego. To nie znaczy, że tego się nie da odrobić. To jest tylko 5 punktów. Więc jest jeszcze szansa na pierwsze miejsce. Ale jest to bardzo cholernie mała szansa. Bardzo cholernie mała szansa. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jezu, już się zagalopowałem. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Pamiętajcie o kanale Gryfciu FC. Ci, którzy nie są tam, tylko oglądają to na kanale Gryfciu, a na pewno tak jest, no bo ta seria akurat tylko na kanale Gryfciu wpadała. No. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!